Okej, no mam nadzieję, że siedzicie wygodnie, macie, nie wiem, kawkę, herbatkę, wygodny dresik, bo jest gruba akcja do obgadania. Nazywa się Madame Web w spoilerach. Okej, będę sobie zerkał w notatki. Jak wiecie, w części bezspoilerowej 2 dni temu omówiłem cały film, także dzisiaj nie będę wchodził już aż tak bardzo w takie ogólniki. Będę raczej omajał sceny, a zresztą sami wiecie, to będzie chaotyczny rant, mój spoiler talk. Co ja tu będę wam tłumaczył? To nie wasze pierwsze rodeo zapewne, if you know what I mean. W każdym razie, jak dla mnie w tym filmie nic nie działa i widziałem jakieś pojedyncze komentarze, że ktoś twierdził, że to nie jest aż tak złe i słuchajcie, no jeśli wejdziecie na ten film odmurzeni, tacy po prostu w ogóle nie myślę o żadnych tam Men of Steelach, Avengersach, jakichś takich o całych 20 latach ostatnich kinematografii superbohaterskiej, to to co może lecieć w tle, to jest taki film do lecenia w tle, ale tak jak dzisiaj, na chwilę się zanurzymy w to, jak on jest napisany, zagrany, jak wygląda i tak dalej. Oh boy, oh boy! To jest film, w którym po prostu nic praktycznie nie ma sensu. Więc zaczynamy jakimś tam flashbackami, wiecie, matka naszej głównej bohaterki była w amazońskiej dżungli, jak się dowiadujemy generalnie, później w filmie, spoilery, jej córka wewnątrz nie miała szans na przeżycie ze względu na jakąś chorobę, więc ona szukała leku. Leku w postaci magicznego pająka, jednocześnie, który oczywiście później się okazuje daje moce takie spidermanowe i są jacyś tam ci Aranios, czy coś tam, jacyś miejscowi peruwiańscy, prawda, ludzie w Amazonce, którzy mają takie moce i jako CGI-owe kukiełki biegają po drzewach. I już na tym etapie, jeśli chodzi o CGI, którego nie ma tak dużo w tym filmie, które i to jest taki paradoks, że mogłoby się wydawać, że po 100 latach narzekania takich ludzi jak ja, że Boże, każdy finał takiego filmu to musi być promień w kosmos, CGI-owa papka i tak dalej. Fakt, że jest mniej CGI-owej papki, tylko tam co jakiś czas, bo jest bardzo mało supermocy w filmie, mógłby być odświeżający. No ale to wszystko jest trochę takie na papierze, jak wam zarysuję, że robimy Jokera jako taki dramat a la Taxi Driver Scorsese z lat 70. to brzmi fajnie, ale jak w praktyce damy takie gówno, gdzie bohaterowie jakby są tekturkami, ich relacje nie mają sensu, ich podejmowane decyzje to po prostu idiotyzm, no to tak, to wcale nie ratuje, to jest z deszczu pod rynne, tak? No po prostu, no nie, między młotem a kowadłem jesteśmy i nas napierdalają, albo kurwa jest, jak jest CGI to jest papka, jak nie ma CGI to też jest papka, tylko bez CGI, no nie? Więc tak, na początku już później w filmie wśród naszych bohaterów poznajemy postać Adama Scotta, który jest Benem Parkerem, tylko po to, żeby była nostalgia. I nasza bohaterka jedzie karetką i już na początku ja sobie zanotowałem, oni kogoś tam wiozą rannego i on coś krzyczy w stylu: o, zatrzymanie akcji serca, zaczynam reanimację, a ona: what are you doing back there, co ty tam robisz? A on: jak chcesz to... I zaczyna tam masować, wiecie, jak chcesz to się możemy zamienić, ja mogę prowadzić karetkę. I już na tym etapie ten cały jeszcze ona mówi to takim głosem, takim... Ona ma taki głos jak taka Valley Girl, jak się naśladuje te takie kalifornijskie głupie dziewczyny, ten akcent w Stanach, takie, trochę jak takie nasze jakieś patocelebryctwo brzmią, tak? To jest taki bardzo wyśmiewany akcent w Stanach, że one trochę tak przeciągają, bo ja jestem tą dziewczyną z Kalifornii, ja jestem taką, mam nowe paznokcie, zrobiłem coś pilki, to takie, coś w tym stylu, no nie? I ona trochę takim głosem gada, co ty tam robisz z tyłu? Trochę jak Aubrey Plaza, wiecie jak Aubrey Plaza? Tylko Aubrey Plaza absolutnie jakby tą swoją postać, siebie jako człowieka i postacie w serialach i filmach, ona to robi specjalnie, u niej to działa. Nie każdy musi lubić cringe'owy, dziwny, suchy humor i jej jakby takie właśnie suche wypowiadanie kwestii, ale to działa. A tutaj to nie ma sensu. Tutaj potrzebowaliśmy w filmie kogoś charyzmatycznego, kogoś z potencjałem, kogoś, komu byśmy chcieli kibicować, jakoś empatycznie się z nim zżyć, że coś mu tam nie wychodzi, a potem ten musi przejść przemianę. A ona od początku filmu jest po prostu taka dziwna, co ty tam robisz, no co kurwa robi, reanimuje kogoś w karetce, co to w ogóle... Ja już widzę na tym poziomie, że scenarzysta po prostu próbuje stworzyć jakiś taki banter, że oni są trochę ziomkami i tak na zasadzie, co tam robisz, pomóc ci, wiecie, jak coś szybcy i wściekli, na zasadzie, co tam... Jak Paul Walker gadał zawsze z Tyrisem, na zasadzie, co tam, nie wiem, pokazać jak się jeździ, jakieś takie teksty, ale to nie ma sensu. To są zawodowi ratownicy medyczni i on kogoś reanimuje, to nie jest czas kurwa na jakieś takie żartobliwe, wiecie, no wiecie co chodzi, ona się będzie skupiać na drodze, ja się czepiam, to jest głupi film tam komiksowy i tak dalej, no ale gdzieś z tyłu głowy mam, że takie małe rzeczy, żeby każdy zawód w filmie był traktowany trochę bardziej poważnie i na serio, to jest coś, co jednak ulepsza filmy. Jeśli wchodzicie w taki film, gdzie obserwujecie policjantów, prawników, lekarzy i oni się nie zachowują tak jak, nawet chociaż trochę tak jak powinni, to jest trochę takie urągające. Ja widzę, że scenarzysta to debil. Widzę, że scenarzysta nie ma ani szacunku do tego zawodu, ani do tych ludzi, ani do sytuacji, którą opisuje. On po prostu ma to takie... tak jak ja bym teraz... zrobimy coś w szpitalu. Ja nigdy nie pracowałem jako lekarz, ale... podejdzie lekarz, spojrzy w jakieś tam coś tam... No, to może mu coś wstrzykniemy, nie? To nie działa, no. To nie działa. I ja wiem, że to nie jest psychologiczny dramat, tylko głupia komiksówka, ale wciąż... Czemu? Czemu ona... Właśnie to powinno... I to jest ważne, bo powinno się w jej postać tutaj wpisać. Może w ogóle powiem ogólnie jej postaci i aktorstwie. Powinno się w to wpisać, że w ramach przemiany później w filmie, że ona jest zapracowana, że ona jest odporna na stres, że ona jest taka szybko działająca. Ona jest takim klasycznym ratownikiem medycznym, który za gówniane pieniądze w ułamku sekundy musi ratować ludzkie życie, jako ten pierwszy kontakt. Musi szybko coś tam wyciągnąć, tu podać, sprawdzić, reanimować i tak dalej. To wszystkie te atrybuty takiej osoby dobrze pracującej w tym zawodzie powinny zaplusować później, powinny gdzieś się pojawić, a jedyne co ona robi później w filmie to uczy te trzy dziewczynki CPR, czyli tak jak mówiłem w recenzji bezspoilerowej, czegoś bardzo ważnego, masażu serca. Ale nic więcej. Tam jest jakaś jeszcze jedna scena, że one rażą jakby prądem poprzez, wiecie, ten defibrylator, sufit taksówki, jak tam ten bad guy na niej stoi, taksówki, karetki, jak bad guy na niej stoi i go tam pierdolną prąd. I one mówią, teraz to się popisujesz. A ona, no trochę... Co kurwa pisał? Co to jest, nie? I później w filmie jakby ona uczy je tego CPR-u i nic więcej. Nie ma żadnego jakiegoś takiego, jakiejś przemiany, jakiejś umiejętności. Bo wiecie, mogło być tak, że na przykład początek filmu. Macie tą taką samotną kobietę, która nie rozumie dzieci i taka... ale ma te wszystkie pozytywne cechy związane z wykonywaniem swojego zawodu, w którym jest dobra. Ratuje ludzkie życie, ryzykuje, poświęca się i tak dalej. Na przykład później te trzy dziewczynki, które są trochę takimi nastoletnimi, wiecie, że tam kłócą się i trochę rozrabiają, trochę są takie niesforne, mogły dzięki temu ze spotkaniu z niej wyciągnąć od niej takie, że aha, mogę dojrzeć na kobietę, która zamiast się kłócić, jakieś głupoty robić i buntować, no to właśnie pomagam innym, jestem inteligentna, odważna. To jest film o kobietach, zrobiony przez kobietę, mógłby to być naprawdę dobry wzorzec jakichś pozytywnych postaci kobiecych na ekranie. Na zasadzie, że o, możemy do tego dążyć, żeby być prawda, zaradnym ratownikiem medycznym, który pomaga ludziom, podejmuje trudne decyzje i tak dalej. Fajny autorytet, prawda, na ekranie. No niksztyny. Jedyne co ich uczy to po prostu ten masaż serca, tak poza tym to ona przez cały film, w ogóle po co wy tu jesteście, tamten... Masakra. I tak jak mówię, Dakota Johnson dla mnie tutaj gra fatalnie. To też jest wina tej reżyserki, no nie wiem, no ludzi od castingu, to jest wina całej produkcji. Oczywiście to jest film robiony przez duże studio, który na pewno tam po prostu czyha nad, wiecie, niczym śmierć nad pacjentem w hospicjum, czyha po prostu nad ramieniem twórców i nie daje im wolnej ręki i mówi jakieś tam, to jest klasyczne zakulisowe, prawda, takie tam studyjne robienie filmów za kupę pieniędzy, takich Marvelowych czy innych, gdzie bardzo ciężko o wolną rękę. No ale ktoś musi wziąć odpowiedzialność. Dakota Johnson dla mnie jest fatalna. Tutaj ogólnie, nie wiem, no nie widziałem za dużo jej ról, więc to praktycznie nie mam zdania, ale może rzeczywiście ona jest sobą aktorką. Nie wiem, musiałem jakąś inną rolę obejrzeć, bo nie pamiętam po prostu, żebym widział ją dobrze grającą. Z drugiej strony takie filmy jak 50 twarzy Greya, no to tam jest do grania, no nie, no wiecie o co chodzi. Ale to samo też Sydney Sweeney, która w Euforii ma specyficzną rolę, ostatnio dobrze grała w Reality. Generalnie ja myślę, że to jest utalentowana dziewczyna i chętnie zobaczę jej więcej, ale to wszystko jest kwestia reżyserii, bo wiecie, taki film się kręci na green screenach, taki film się kręci na zasadzie właśnie nas goni i odwracasz się na ekranie, a tam nikogo nie ma, bo ten ktoś będzie dodany komputerowo w postprodukcji. Trzeba umieć grać, trzeba umieć sobie wyobrazić. Ja podejrzewam, że to jak działa reżyser na scenie, to jest kluczowe właśnie te takie reżyserskie, no wiecie, że ktoś podchodzi i słuchaj, w tej scenie musisz zagrać bardziej tak, bo wiesz, tu będzie to, nie? Jak dla mnie tego nie ma w tym filmie. Jest kilka scen w tym filmie, że Sydney Sweeney mówi, a co to jest, a kim ty jesteś, o, dzięki, że nas uratowałaś. Reżyser powinien podejść i powiedzieć, laska, przed chwilą zobaczyłaś kogoś, kto chodzi po suficie, zamordował na twoich oczach kilku policjantów i goni ciebie. Taki trochę terminatorowy moment typu come with me if you wanna live i na zasadzie przed chwilą widziałaś tego Terminatora. Wyobraźcie sobie Sarę Connor w pierwszym filmie, która mówi dzięki, nie, dajcie mi pomyśleć, takim głosem. Nie, to jest na zasadzie what the fuck was that? Każdy nas inaczej oczywiście przeżywa, ktoś może być w szoku i co to było? może szeptać, ktoś inny może krzyczeć niebogłosy na zasadzie, ja pierdolę, co się stało. Różnie przeżywamy, ale przeżywamy. Nie ma tego w filmie. I tak, później jak już mamy ten dziwny wstęp, mamy tą drugą scenę, mamy tą scenę właśnie, gdzie tam ten dzieciak jej daje tą karteczkę na zasadzie, że w podzięce za uratowanie matki i ta nasza główna bohaterka, jakże antypatyczna po prostu dla widza już od pierwszych scen, stoi i patrzy, co ja mam z tym zrobić, jakąś dziecko mi kartkę napisało. Ja mówię, czy jesteś jakąś upośledzoną osobą, czy jesteś jakieś, tak jak mówiłem, w spektrum autyzmu, że po prostu nie rozumiesz takich na zasadzie, a po co mi kartka mi jest, nie, ludzie z autyzmem czy w spektrum często są tacy, że nie rozumieją takich naszych codziennych jakichś tam konwenansów i tak dalej, nie rozumiem, nie znam się na tym, mówię tak, wiecie, w moim amatorskim poczuciu z tego co wiem, nie? Ale wiecie co chodzi, że coś w tym stylu, że mogłaby nie zrozumieć, że a po co mi ta kartka dziecko, mnie to nie bawi, ty sobie rysuj, nie? Nie wiem, czy w rzeczywistości ludzie z autyzmem tak robią. Staram się po prostu powiedzieć, że ten film tak ją napisał. No, ci scenarzyści, ci dwaj idioci ją tak napisali, nie? Gdzie ta scena, nie wiem, co miała nam pokazać, że ona tak bardzo nie rozumie dzieci, że później przejść przemianę, że niby z tamtymi się dogada. To nie działa po prostu. Adam Scott jej musi powiedzieć, Ben Parker, że no, weź karteczkę, no taka... Scena jest idiotyczna. Później poznajemy czarny charakter, czyli Ezekiela Simsa, granego przez Tahara Rahima, znanego francuskiego aktora. Ja widziałem, Bartek Jary tam pisał w komentarzach, parę osób pisało zresztą też. To jest dobry aktor, który ma świetne role w innych filmach i serialach i tak dalej. No niestety, jak to się mówi, Hollywood did him dirty, nie? W sensie zrobili go po prostu w bambuko, dali mu idiotycznie napisany scenariusz. Chłop się pewnie cieszył, że wiecie, że gdzieś tam... No tak jakbyśmy jakiś nasz, nie wiem, polski dobry aktor, wiecie, Tomasz Kot w Marvelu, no nie? Dorociński tam w Mission Impossible. Tylko że dali mu taki gówno film z gówno rolą, gdzie gówno może zagrać. Jeszcze podłożyli ADR. Nie wiem, czy to jest jego własny głos, czy nie, czy on sam się ADR-ował w studio, ale ewidentnie jest ADR-owany. Jest dużo momentów w filmie, więcej niż jeden, gdzie trochę się nie składają usta z tym. Są momenty, gdzie on jest tyłem i słychać gadanie. Bardzo rzadko w filmach się tak robi, że ktoś jest tyłem i gada. I jeszcze to jest taki... Jego dialogi. Jego dialogi to są po prostu cały film, tylko knuje, jest zły i o, musimy je zabić. I gada takim głosem, z lekkim akcentem, takim wiecie, we're waiting for this moment, I have to kill them. Taki jest też, tak samo jak tamte są takie na jedną notę, jakby na jedno kopyto grane na zasadzie takiego Valley Girl. Tak samo on też jest tym bad guyem w filmie i cały czas tak gadam. Masakracja. Pierwsza scena. Uwodzi jakąś dziewczynę z NSA. Czyli z tej wewnętrznej takiego, wiecie, coś jak CIA, wewnątrz tam Stanów i tak dalej, nieważne, żeby wygrać jej dostęp do technologii i tak dalej. Dostęp do technologii wykrywającej twarze, żeby potem jego dziewczyna, taki henchman w jednym pokoiku, cały ten bad guy, jeden pokoik u niego w mieszkaniu, henchman przed monitorami siedzący. Wszystko jest tak biedne w tym filmie, tak, naprawdę jest tak biedne. Henchman, który prawie nie zadaje pytań. O, nie wiedziałem, że będziemy polować na nastolatki. Te nastolatki w przyszłości mnie zabiją. No dobra. Generalnie rzecz biorąc, absolutne nudy, absolutnie takie po prostu knucie, nic ciekawego, nie potrzebowałem w ogóle. Żadna scena w tym filmie z nim nic nie wniosła. Ale jeszcze jak scenarzysta w tym filmie próbuje to uzyskać, że nasz bohater zaciągnął do łóżka jakąś babkę z NSA i wymusił na niej torturami oddanie hasła do tego, żeby tam jakąś technologię uzyskać. Mamy scenę w jakiejś tam operze, potem on idzie do domu i mamy scenę, że on ma koszmar. I ten koszmar, moi drodzy, to jest właśnie to, co widzieliśmy w zwiastunach, jak Sydney Sweeney, Izabela Merced i Celestia O'Connor, jakkolwiek one się nazywają, te trzy dziewczynki mają moce. Scena jest nagrana fatalnie. Ona jest trochę taka rozmazana na zasadzie, że tam obwoluty tak jakby widać, znaczy wszystko jest rozmazane naokoło bohaterek, no bo to jest jego scena snu. Wygląda to tandetnie. Scena jest nagrana na zasadzie, że właśnie pod zwiastun, że one po prostu trzy po kolei mają taki swój moment superhero landing. W 2016 wyszedł Deadpool i było obśmiane superhero landing, który oczywiście do dzisiaj czasem w filmach ma miejsce, sensowny sposób się dzieje. Ale dosłownie w tym flashbacku one we trzy skaczą i to jest takie ujęcie, nie jest tak, że one spadają z sufitu, jest tylko dosłownie ujęcie się wbija w momencie, w którym one robią tak. Więc po prostu widać, że ta aktorka podskoczyła w miejscu i stanęła, nie? I zrobiła swoją pozę jakąś tam. Jakby poziom lenistwa przy tej scenie, słabego CGI, znowu jakieś rozmazania i tak dalej. W ogóle też narracyjnie, jakie to jest idiotyczne, że ten chłop poluje na te dziewczyny, co nawet jeszcze nie mają mocy i tak dalej. Ciężko nam, widzą tutaj, w jakikolwiek sposób zaangażować się w jego losy, w ich losy, bo to jest... On po prostu się budzi w środku nocy i mówi, co no, tym samym głosem monotonnym. Ona się budzi obok niego, w makijażu, staniku i tak dalej. Wiadomo, że ludzie dorośli, którzy się zresztą bzykają, to nigdy nie zmywają makijażu, zawsze mają perfekcyjną fryzurę, śpią w ciuchach takich, w których się normalnie nie śpi, nie? Wiecie, jakby trudne byłoby, żeby ona się obudziła, nie wiem... Nawet jak w makijażu, ale nie wiem, trochę roztrzepane włosy, może w jego jakimś t-shircie, że się bzykali, się rozebrała się, a potem poprosiła dać mi jakiś t-shirt do spania, albo coś w tym stylu. Nie, ona musi po prostu jak w takim najbardziej tandetny moment w filmie, musi się obudzić taka po prostu, wiecie, jak to w filmach, no nie? I ona jej zaczyna tłumaczyć w środku nocy tej jakiejś, jak rozumiem, inteligentnej kobiecie pracującej dla NSA. To nie jest jakaś, wiecie, to nie jest byle kto. I mają taki dialog, że on jej opowiada o swoim śnie, codziennie, że go mordują i tak dalej. Ona siedzi i słucha, tak, cała ta sekwencja, jego ekspozycja, to jak on gada i wybiera ten moment na czas na tortury, nie? Tak naprawdę, jeśli chcecie zbudować czarny charakter, który jest tak zacietrzewiony na celu, że o co noc mu się śni, że te babki go zabijają. To jest jego cel życia, je zamorduje i musi je odnaleźć, nie? W jakim celu on bzykał tą panienkę? Jestem facetem, rozumiem koncept, ale wiecie, o co mi chodzi? To jeśli chodzi o budowanie postaci w filmach, powinno być tak, że on ją zaciąga i od razu na chacie zaczynają torturować. Po co to całe takie, że on się obudził w nocy i jej to tłumaczy? Na jakimś poziomie jako facet rozumiem, najpierw seks, potem praca, ale wiecie, głupie wujkowe żarty się, prawda, na zasadzie haha, good for him, wbijają, ale tak zupełnie poważnie, chłopiec jakimś milionerem z tego co widzimy, jeździ jakimiś samochodami, ma supermoce, więc naprawdę musiał bzyknąć tą panienkę zamiast od razu od niej wyciągnąć hasło, to powinien być jego cel, to powinno być właśnie, to powinno, każda taka najmniejsza okazja do zbudowania jego bohatera jest zaprzepaszczona, a co jak on spała, ona by w nocy wyszła, by stwierdziła, że przeleciałam go i w zasadzie idę w nocy od niego, jak on śpi. I by mu uciekła. I on taki by się obudził w tym koszmarze i się już chciał opowiadać swój sen. Nagle, o kurwa, puste łóżko, gdzie ona jest. Wiecie co, nie ma sensu. Nic tu nie ma sensu. Ja się trochę czepiam, ale to jest straszne. Jeszcze to przy tym ADR, że on tyłem jest i coś tam my słyszymy, a nie widzimy ust albo widzimy krzywo. Masakra po prostu. Potem jest ta scena, zresztą tam 2 sceny później jest scena, jak on już ma tą technologię właśnie. 2003 technologia wyszukiwania twarzy poprzez takie, no takie trochę wiecie, dzisiejsze to było, no nie, że ta dziewczyna mu, jak tylko się gdzieś pokażą, to znajdziemy ich twarz. Może już wtedy było, nie wiem, to też filmowe Mambo Jumbo, nieważne, ale oczywiście ona mówi, no, to są portrety pamięciowe tych 3 dziewczyn, które ci się śnią według twojej pamięci. I ja się spodziewałem, że będzie taki rysopis, taki szkic, powiedzmy, wiecie, no jak to tam taki ktoś na policji, że daje szkic, rysopis na podstawie opowieści świadka i że na przykład jakieś komputerowo coś to przerobi na zdjęcie i będzie mniej więcej jak wyglądają te aktorki. Nie, pojawiają się po prostu 3 zdjęcia dosłownie tych aktorek. On jakoś sobie opisał z głowy, pojawiają się 3 zdjęcia. To było tak głupie, tak leniwe, na każdym poziomie tak leniwe. Plus, on od razu mówi, taki tekst typu, znowu tym głosem, znowu tą taką monotonną manierą. Those faces are hunting me for years. Te twarze prześladują mnie co noc od lat. Tak jak mówię po prostu, no przecież to wszystko jest jakiejś autoparodii. To, tak jakby ten film już naprawdę wszedł w... Oni po prostu wiedzą, że to jest, siebie parodiują. Na zasadzie, jestem czarnym charakterem, teraz wyjawię wam mój plan. Po prostu takie teksty powinny zacząć padać, nie? W międzyczasie nasza Dakota Johnson idzie na pępkowe... Nie, pępkowe, czy coś, nie wiem jak się nazywają. Taka impreza, że tamta jest w ciąży, notabene z kim jest w ciąży? Z Peterem Parkerem, bo to jest niby dowcip, że to wiecie, wujek Ben tam jest obok i tak dalej. Whatever, no nie? W każdym razie jest jakaś impreza i to jest taka impreza, która nam pokazuje, że nasza bohaterka nie pasuje do innych kobiet, bo one takie wszystkie siedzą i się cieszą i o, a teraz zagramy w grę, zgadnij imię mojego dziecka, a ona na zasadzie taka, właśnie jak taka Aubrey Plaza jest taka cringe'owa, nie pasuje tam i mówi była gra, że wymieńcie wesołe wspomnienie ze swoją mamą, a ona mówi, a moja mama nie żyje, zmarła przy porodzie i wszyscy tak, o kurwa, nie? Ta scena była cringe'owa, ale nie w taki sposób, żeby miała, wiecie, żeby to miało jakiś sens, żeby jakoś rozwinęła bohaterkę. Że ta bohaterka na przykład jest, nie pasuje do tych, na przykład ona jest inteligentniejsza, bardziej jakaś taka, wiecie, życiowa i nie pasuje do tych głupich lal, co siedzą i a teraz, takie typowe amerykańskie housewives, no nie? Nie, ta scena była po prostu taka w stylu, znaczy bohaterka jest debilem, nie umie się zachować. Nie umie się odnaleźć w społeczeństwie po prostu, no nie? Tylko znowu to do niczego później nie prowadzi, tak? Później mają tą, jest jeszcze tam jedna sekwencja właśnie, gdzie ona, jeszcze wcześniej była ta sekwencja, że oni tam kogoś ratują na moście. Znowu, w amerykańskich filmach tego typu, nawet w tych Spider-Manach, w każdym filmie jest scena, że samochód ma wypadek na moście i jest tak na granicy spadnięcia. I oni ratują kogoś tam, wyciągają z samochodu, a ona spada. I ona spada w samochodzie do wody i ma ten taki swój Doktor Strange'owy moment, jakby wchodziła w jakąś inną rzeczywistość i tak dalej. Budzi się, jak ją Adam Scott wyciągnął z wody i na zasadzie zreanimował i tak dalej. I nawet ta scena, ja sobie tak myślałem, po pierwsze, to jak oni się zachowali, że ona spadła z tego samochodu, z tym samochodem, nieprofesjonalne, że tam wlazła, spadła i tak dalej. To wszystko było takie wręcz komiczne, te drzwi się za nią zamknęły, ona po prostu wleciała z tym samochodem. Amatorszczyzna i brak umiejętności, które powinna właśnie mieć. Plus Adam Scott ją wyciągnął, nie wiem, wskoczył za nią, wynurkował ją z samochodu, wyciągnął i siedzi obok niej. Chłopiec jest bohaterem, ona mu tam prawie nie mówi dziękuję, a on ze spokojnym głosem, no, nie było cię 3 minuty tam, na zasadzie twoje miałeś zatrzymanie serca, wszystko okej? Okay? O mój Boże, tak, przychodzą na tym na porządku, chłopiec zrobił coś po prostu, kurwa, kosmicznego, jeśli chodzi o wyczyn, wskoczył za nią do wody, wyciągnął z samochodu, no to jest po prostu akcja, wiecie, to on jest tu, kurwa, Spider-Manem, Ben Parker w tym filmie grany przez Adama Scotta jest tu bohaterem, a oni tak, ona siedzi, ona tam coś tam, nie, wszystko w porządku, chodź, mierzę ci ciśnienie, gadają o tym, jakby, nie wiem, co poniedziałek, jakby takie rzeczy się u was dzieją. Film jest tak oderwany od rzeczywistości w każdej scenie. Ci scenarzyści tak bardzo nie rozumieją tego, co piszą. Wyobrażają sobie jakiś scenariusz, żeby coś nam zakomunikować w scenie, żeby popchnąć fabułę, a ten scenariusz tej sceny po prostu nie ma sensu. Potem ona trafia do lekarza, a tu się zaczynają te jakieś takie właśnie, że ona ma te, jak w filmie Next Nicolasa Cage'a, takie, że widzi parę sekund do przodu, jej się to powtarza i tak, wiecie, na zasadzie dziwne momenty są i tak dalej. Ona jeszcze nie rozumie, że to jest super moc, mówi, nie wiem, może walnęłam się w łeb. Po czym, a propos takich dziwnych rzeczy, siedzi u lekarza i ta lekarka mówi, nie, wszystko z tobą w porządku, idź, odpocznij i pooglądaj stare filmy. Czy ta lekarka to ja? Ja potrzebuję takiego lekarza, nie? Ale tak poważnie, mówię, kto by tak... Pierwsza moja myśl w kinie to było takie... Czy ta lekarka to jest jakaś super dobra znajoma, że wie, że ona lubi dobre filmy, że to jest jej... Ja nie wiem, ale wszystko w tym filmie jest tak napisane, że się tak kwestionuje, kurwa, co? Czemu ten lekarz to powiedział? Czemu old movies? No i mieliśmy już tam ze 3 sceny, bo była ta cała sekwencja też jakiejś tam właśnie akcji, gdzie ona znowu miała takie te flash forwardy i jakby cofanie się w czasie minimalnie. Ginie ten ich szef, prawda, tej ekipy ratunkowej, co ona przewidziała, więc teraz zaczyna myśleć, o kurwa, ja rzeczywiście przewiduję przyszłość, właśnie to widziałam, mogłam go uratować. Po czym siedzi u siebie w mieszkaniu, jest jakaś wersja filmowa tego, że ten Scratch, ta opowieść wigilijna leci, gdzie akurat musi lecieć ten tekst typu, czy ja mogę zmienić swoją przyszłość? Taki, da się bardziej bić człowieka po twarzy tym, wiecie, takim symbolizmem, że ona właśnie ma scenę, w której ogarnia, że może zmienić przyszłość, bo ma super moc i akurat leci dosłownie bohater, który na ekranie mówi, czy ja mogę zmienić przyszłość? Czy ja mogę zmienić swój los, tam przeszłość, nie? Wiecie co chodzi, takie bardziej on the nose się nie da bić po prostu widza tym, nie? Jest ta sekwencja, co opisywałem w części bezspoilerowej, że ptak, że ona tam podchodzi na zasadzie, nie wiem, wyciągnąć coś z mikrofali, ptak uderza w szybę i się zabija, nie? Po czym jest jakby cofnięcie, znowu ten sam moment w filmie, znowu mikrofala piszczy i ona ma takie o. I to już jest 4. raz w tym filmie, jak coś takiego się dzieje. I ona na tym etapie, dla mnie, od razu moja myśl to jest, podbiega do okna, ptak uratowano na, oh my motherfucker, na zasadzie, o kurwa, naprawdę to zrobiłam, no nie? Nie, ona tak, o, scena trwa, wiecie, dobrą minutę, zanim ona podejdzie do tego okna. Wszystko jest takie, jak jej postać, takie mozolne, no to podejdę, sprawdzę, podchodzi do okna, patrz. Takie zero poczucia jakiegokolwiek napięcia. Pamiętacie pierwsze sceny, nie wiem, Spider-Man 2002, tak, te lata. I jeśli o to chodzi, kiedy się dzieje, kiedy było kręcone, z Tobym Maguirem. Pamiętacie jakieś pierwsze momenty, jaką tam odkrywał moce? Pamiętacie, jak pierwszy raz chodził po ścianie i była muzyka tu. I on taki na zasadzie przyspieszał, potem skakał, się cieszył, że skacze po dachach, że ma jakąś nagle, o kurwa, co się dzieje, super moce. Było to, no wiecie, aż się chce obejrzeć, jak to teraz mówię, to aż mam ochotę sobie włączyć sama Raimiego Spidermana pierwszego, no nie? Ekscytujące. Bohater się zachowuje sensownie. Najpierw był taki zaskoczony sam, że coś mu się udało tam złapać tą tacę, no nie? Potem za 3. razem już jest, ja pierdolę, mam super mocy, nie? O kurwa! On tego nie mówi, ale widzimy po jego twarzy takie, o kurwa, idę po ścianie, no nie? Czuć to. Bohater się zachowuje, kurwa, jak człowiek. Tutaj? Wleciał. I jeszcze oczywiście następuje paskudna ekspozycja do kamery. Czyli jednak cię uratowałam. O mój Boże. I ona tak parę razy w tym filmie tak wypowiada to po prostu. Mówię, kurwa, scena już się ciągnie 3 minuty. Już nam pokazuje coś, co my wiemy, coś, co ona powinna wiedzieć i ona jeszcze tego nie wie, ale musi to odkryć. Odkrywa to, po czym jeszcze musi nam to powiedzieć i sobie na głos. Mówię, no ja pierdolę po prostu, no. No i to już jest początek 2. aktu, w dużym skrócie. Scena pierwsza w pociągu, jak losy wszystkich bohaterów się splatają. 3 te randomowe dziewczyny są tam, wiecie, na jednym pociągu, jest tam ta nasza, i czarny charakter, który ich ściga. I znowu, w tym całym filmie ta jej moc jest używana na zasadzie, że w tej scenie, żeby jakby musi być po prostu, żeby uratowała im życie w tej scenie. Tylko nie ma jakiejś reguły, nie ma jakiegoś tego, jest po prostu tak, kiedy scenarzysta se chce, to se wybiera. Dlatego to jest jedna z tych supermocy, która po pierwsze jest dużo gorzej tu zrobiona niż w wspomnianym Next z Nicolasem Cage'em. Tam to było fajnie, było więcej humoru, więcej sprytu, więcej tego. Tutaj jest to zrobione chaotycznie, powtarzalnie, nudno i w bardzo taki kontrolowany sposób, jeśli chodzi o scenariusz, że wtedy dosłownie, kiedy naprawdę scenariusz tego wymaga, jest to tylko użyte. Bez żadnej jakiejś takiej realnej, wiecie, żeby ona to rzeczywiście sama używała. Tylko dzieje się wtedy, kiedy scenarzysta chce, że ona musi to użyć. No i jest taka sekwencja, że ona siedzi w tym pociągu, co chwilę jej się powtarzają momenty, widzi jak ten czarny charakter wchodzi i zabija te 3 dziewczyny, więc w pewnym momencie ona wstaje i jakby wreszcie załapała, że musi coś zrobić i ratuje te dziewczyny. I te 3 dziewczyny wyciąga z pociągu, krzycząc coś do nich. One są zaskoczone, po czym ona mówi na zasadzie, co tu się dzieje, porywasz nas? Nie, nie, ja was ratuję. I na zasadzie... Przed tym, i znowu jest taki moment właśnie, gdzie zamiast jakiegoś o kurwa chłop idzie po suficie, bo one się odwracają, a on dosłownie idzie po suficie w jakimś tam stroju Spidermana dziwnym. Przecież one powinny się zesać w tym momencie, krzyczeć, coś, jakieś zatkać powinno, a one są na zasadzie przed tym. I generalnie na tym metrze są policjanci. I to jest pierwszy moment, w którym człowiek sobie myśli, okej, nie macie jeszcze, żadna z was nie ma supermocy, bo tamte 3 te Spider-Woman dziewczynki, no to są w tej przyszłości jakiejś, one w tym filmie nie mają mocy. Także ten zwiastun w ogóle kłamał, że to będzie jakiś taki Spider-Manowe, tam kilka dziewczyn czy coś. Nasza bohaterka na tym etapie nie kontroluje mocy, co jakiś czas po prostu flashback, znaczy, no taki flash forward powiedzmy. Nie ma żadnych supermocy innych. Co one zrobią? Idzie na nich Spider-Man, nie? I w dobrym filmie. Muszą bohaterowie zachować się super inteligentnie. Czarny charakter też. To musi być rozgrywka szachów na wysokim poziomie, żebyśmy my jako widz wierzyli, że ten przechytrzy tego i tak dalej. No takie po prostu tak musi być. Czy to będzie jakaś gra o tron, Better Call Saul, Breaking Bad, czy kurwa właśnie lepszy film superbohaterski. Że jedni i drudzy muszą dać siebie maksa. Musimy czuć, że to jest pojedynek tytanów. Tutaj wszyscy to debile. Nasza bohaterka ledwo co zaczyna uciekać z nimi. Na zasadzie tam truchtają się przez to metro. Tamten w tle zabija policjantów i chłop jest zacietrzewiony, żeby zamordować te 3 dziewczynki. Nic innego go nie obchodzi. Tymczasem on tam, jak one uciekają, to widać w tle, że on tak wyje, trochę jak jakiś taki predator po kolei, czy obcy po kolei, eliminujący przeciwników, czy Batman, jak Batman eliminujący bad guyów, nie? Czy nawet Spider-Man. Po kolei tych policjantów tam hubum, hubum, kogoś tam kopnie, kogoś tam rzuci, kogoś tam coś tam. Rozumiem, że musi ich najpierw, nie wiem, ich palnąć, żeby dostać się do nich, ale potem jest moment, że on nawet któregoś policjanta z przednich zabija. Generalnie one uciekają z tego metra, one wychodzą w Nowym Jorku na ulicę i on tam w tym czasie tych ludzi tam w metrze i dopiero potem zaczyna ich gonić. On zabija tych policjantów w metrze. Przecież on mógł w tym momencie podejść, to są dziewczyny bez supermocy i zrobić BOM! Prawy sierpowy, Spidermanowy, jej głowa leci za ścianę. Mógł je zabić już w tym momencie i to jest coś, co się dzieje przez cały film. Za każdym razem, jak on może je zabić, łącznie z finałem, dzieją się właśnie takie rzeczy, że on to tam coś robi naokoło, kurwa, za wolno idzie, albo idzie klasycznym wolnym takim hehe, już cię mam, no nie? Jest to straszne, bo tak naprawdę scenarzyści nie potrafią napisać tego tak, żebyśmy my wierzyli, że one jakoś go przechytrzyły, że on się starał, mu się nie udało. Nie, one uciekają tylko dlatego, że film tego wymagał, bo by się film już skończył. A czarny charakter zachowuje się jak debil. Ona w ogóle kradnie taksówkę, uciekają tą taksówką i to też jest hit, to są po prostu hity, kurwa. Dialogi w tej taksówce. Najpierw ta Sydney Sweeney, absolutnie interakcja między nimi, ona mówi, przestańcie krzyczeć, mi tylko głowa boli od waszego gadania. Ja mówię, no właśnie, kurwa, nie chce mi się słuchać żadnego z tych bohaterów, wasza relacja, zero jakiejś chemii, zero czegoś, żebym ja tu widział zalążek jakiejś relacji, która by mnie interesowała. Jesteście wszyscy, kurwa, irytujący i nudni, tacy na zasadzie, wy nie wiecie, czemu jesteście w tej scenie, ja nie wiem, czemu jesteście w tej scenie. Po czym te dziewczynki się przekomarzają w taki sposób, który ma nam dać, jakby zasugerować każda, którą tekturką jest. I ta jedna zaczyna coś mówić takiego... I znowu, ja wiem, jaki scenarzysta miał zamysł, że ta jest zafascynowana nauką, a ta znowuż to jest taka, ta czarna jest taka buntowniczka, wcześniej pokazywała faka karetce i tak dalej, i ta mówi coś, on szedł po suficie, no technicznie rzecz biorąc to nie szedł, tylko tam się czołgał, bo dotykał dłońmi, a nie tym, i tam nie było tarcia i coś tam, wiecie, mówi taki żargon, jakby ktoś taki naukowy w filmie powiedział, ale to jest tak... cringe'owo, tandetnie wpisane. Nie jak prawdziwy człowiek by mówił w tej sytuacji, bo ta dziewczynka, nawet jak była zafascynowana nauką i na przykład później już na spokojnie powiedziała swoje obserwacje, w tym momencie absolutnie by tak nie mówiła, a tamta mówi, no i po co ci ta nauka, jak coś tam, coś tam. Jak to po co mi ta nauka? Cała ta kłótnia jest tu wrzucona tylko po to, żebyśmy my mogli zaobserwować właśnie, że ta ma taką cechę, no nie? Nie ma to sensu w kwestii tego, że one akurat tutaj teraz to gadają. Jest to po prostu źle napisane, po prostu niewiarygodne. Widać scenarzystę, który po prostu przemawia nimi niczym puppet master, tylko że on nie jest masterem, bo go widać, ale laleczki stoją tak. Kolejna sprawa, nasza bohaterka, generalnie jest zasugerowane, że ludzie, policjanci myślą, bo tam mówią to w radiu od razu, że ona porwała te dziewczynki, że zabiła policjantów, porwała te dziewczynki, nie? Nie wiem, w jaki sposób mieliby wierzyć, że ta jedna kobieta zabiła 10 policjantów bez oddania strzału, bo on, jak rozumiem, im tam, wiecie, pobił ich, połamał karki i tak dalej. Ale okej, jakimś cudem ludzie w to wierzą. Ona zamiast od razu pojechać na policję, czy na coś takiego i na zasadzie, hej, nie porwałam ich, one same powiedzą i we czworo mogły powiedzieć... Jak jakimś Terminatorze na zasadzie goni nas jakiś morderca, co chodził po suficie. Ej, i wszystkie 4 potwierdzamy, nie porwała nas, chodził, próbował, był na suficie. Ona je wywodzi do lasu. Wywodzi je do lasu po to, żeby w środku filmu kluczowe momenty, takiego banter między nimi, kluczowe momenty filmu są po prostu kurwa między 5 krzakami, jakbym nagrał tu u siebie w parku. Jest to żenujące pod każdym względem, nie ma to najmniejszego sensu, a jeszcze później ona je zostawia, bo mówi, muszę iść się czegoś dowiedzieć, a wy tu zostańcie. Teksty między nimi, ten właśnie banter, że tam się lubią czy nie lubią, są dalej nudne, dalej nic nie wprowadzające. One wszystko ekspozycyjnie mówią o swoich rodzicach, o tym, że tam mnie matka zostawiła, a mnie nie i tak dalej. Jest to nieudolna próba tworzenia więzi między nimi, a do końca filmu nie wierzyłem, że te zupełnie 3 różne dziewczynki z różnych nawet etnicznych, na zasadzie czarna, latynoska, biała, z różnych rodzin, bogata, biedna, bez tego. Nie wierzyłem przez sekundę, żeby one w jakikolwiek sposób złapały więź, tak jak w innych filmach typu, nie wiem, no oglądacie nawet tego Shazama czy coś i tam jest rodzeństwo, Blue Beetle w zeszłym roku i tam macie rodzinkę i filmy może średnie, może ten, ale czuć tą więź rodzeństwa. Tutaj po prostu nic się nie buduje, nic nie działa, to nie jest tak jak Stranger Things, że macie tych dzieciaków i wiecie, że ten z tym i tym i tym się lubią. Tutaj nie ma nic z tego, po prostu nie działa. Wyrzucają te głupie teksty. I nasza bohaterka mówi, że musi jechać do domu, bo wie, że musi przeczytać notatki matki, bo jej matka miała związek z pająkami i tak dalej. I mówi im, no to was tutaj zostawiam, tylko nic nie róbcie. Klasyczne, wiadomo, że one coś zrobią, ale mówię, zajebisty pomysł. Wszyscy myślą, że je porwałaś, jedziesz skradzioną taksówką, którą notabene potem, zaraz opowiem dalej w sumie, ale jedziesz skradzioną taksówką, jesteś, rzekomo porwałaś 3 dziewczynki. W związku z tym zostaw je kurwa w lesie, żebyś w razie czego nie miała ich przy sobie jako dowód na to, że hej, nie jesteśmy porwane. Zostaw je kurwa w lesie i jeszcze dodatkowo zostaw je kurwa w lesie. A co jak ktoś tam, nie wiem, no dobra, może tam obok Nowego Jorku nie chodzą niedźwiedzie czy gwałciciele, ale hej, zostawiłaś 13-latki w lesie. I ona przegląda te notatki matki. Ja tam dokładnie nie pamiętam, ale w tych notatkach są takie właśnie wprost mówione teksty, jakieś magii i tak dalej. Mówię, wcześniej w filmie sama przeglądała takie pudełko z tym i nawet tam gdzieś w którymś momencie pada taki właśnie tragiczny, ekspozycyjny tekst do kamery, że no mam nadzieję, mamo, że warto było badać te pająki. No bo ona cały czas myśli, że nie wiem, matka jej nienawidziła i mimo, że była w zaawansowanej ciąży, to pojechała do Peru, wiecie, nie wiem, badać se pająki, no nie? Gdzie też z perspektywy, to też jest takie, jeśli ta matka zostawia jakieś notatki, to nie napisałaby, to jest moja ostatnia szansa, żeby uratować moje dziecko. Nie napisałaby czegoś takiego, nie byłoby żadnego śladu w rodzinie, w pamiątkach, w czymś, że ona jednak się starała, że jakby o co chodzi. Nie, tylko po to, żeby była tajemnica jakby przed główną bohaterką. No w każdym razie, już nieważne, w każdym razie ona jest tam, one oczywiście idą coś odjebać. I klasyczna scena, że one muszą coś odwalić. I ona mówi, no ja mam pieniądze, to chodźmy tam, kilometr stąd był jakiś tam diner, wiecie, taka klasyczna, taka amerykańska knajpka tam, taka typowa, przydrożna, gdzie one idą coś zjeść, mimo że miały się nie rzucać w oczy. Po pierwsze, to ja nie wiem, jakby ja rozumiem, że są dzieci, przynajmniej nie wiem ile to niby miały mieć lat, po 17, 18, nie wiem, ale ja rozumiem, że one nie są jakimiś pełnoletnimi, odpowiedzialnymi osobami, ale ja nie wiem, czy w momencie, w którym dopiero co ktoś chciał ich zamordować, czy on rzeczywiście by sobie tak po prostu wyszły stamtąd, czy nie były przestraszone i nie poczekały, ale idą. I oczywiście ta scena, no to wiadomo, to jest taka typowa scena w filmie, że jednak poszły i się wplątały. Natomiast tam jest tyle głupot w tej jednej sekwencji. Zacznijmy od tego, że siadają przy stole, zamawiają tonę żarcia i ta latynoska ma, ta czarna, przepraszam, ta czarnoskóra afroamerykanka, jest wpisany wątek, że ona strasznie dużo je. I to jest takie, ten scenarzysta tak myślał, ma 3 puste tekturki, jedyne co o nich wiemy to kolor skóry i tam jakaś taka jedna prosta rzecz o nich, że ta jest nerdem, a ta jest łobuziakiem. Mówi tak, no to musimy dodać im jakąś, coś ucharakteryzować te postaci. Więc mówi, ta będzie ciągle gadała o jedzeniu, że ona zamówi całe menu, że ona wszystko zje, że ona jest głodna, a w ogóle jak będzie hangry, potem jak będzie głodna, to będzie zła. To nie jest cecha charakteru, to nie, znaczy coś, co, to może być dodatek do bohatera w filmie, jakaś forma charakteryzacji, że ta ma tik nerwowy, a ta dużo je, a ta nie wiem, coś, ale kurwa to nie może zastąpić budowania bohatera, no. To jest tak, ja nie wiem, nawet scenarzyści są po prostu niesamowici, jeśli o to chodzi. Jak bardzo nieudolnie można myśleć, że się buduje bohatera, gdy robi się coś tak głupiego. I one zaczynają jeść i to jest tak, po pierwsze chłop jakiś po drugiej stronie baru siedzi i czyta gazetę, w której patrzy 3 dziewczynki porwane i coś tam. I ja tak mówię, po pierwsze, to skąd wiesz, że to te 3 dziewczynki, bo nie wyglądają na porwane, skoro właśnie przyszły sobie zamówić żarcie. Gdyby one weszły z Dakotą Johnson, gdyby to ona zabrała ich na to jedzenie, to jeszcze byłby jakiś taki sens, wiecie, że aha, 3 dziewczynki, 1 kobieta. Dziwnie się zachowują trochę, tam coś mówi, że nie, one same weszły, nie wyglądają w ogóle na porwane, nie? Ja nie wiem, czy w tej gazecie były już rysopisy, a poza tym to się wydarzyło 2 godziny wcześniej, czy tam 5 godzin wcześniej. Już jest kurwa wydrukowana gazeta z tym porwaniem? Skąd oni w ogóle wiedzą, że to jest porwanie? Jest tyle, wiecie, na zasadzie po prostu rzeczy, które scenarzysta musiał wpisać, żeby popchnąć fabułę, co nie mają na najmniejszego sensu. To jest poziom zidiocenia kosmiczny. Po czym oczywiście nasze bohaterki nie tylko, że prawda, tam są, tak to już by wystarczyło, że one tam są, ten zgłasza to na policję z telefonu, nasz bohater podsłuchuje policyjne te telekomy, znaczy te, więc do nich jedzie je zabić, nie? Nie, jeszcze musiało być wpisane tą scenę, że one zaczynają tańczyć na stole przy jakichś kilku przystojnych chłopakach, takich wiecie, ze szkoły, takich ubranych w takie te amerykańskie, takie sportowe, te wiecie, ubranka, no nie? Przed chwilą mieliśmy wpisane, że te bohaterki prawie zginęły, że wiecie, się boją, że w ogóle do siebie nie pasują, że ta jest nerdem, ta czarna jest takim łobuziakiem, ale ta biała znowu wstydliwa Sydney Sweeney. Po czym Sydney Sweeney taka, ojeju, taka, ten, nagle patrzy sobie na tych chłopaków i kokietuje, bo tam jakieś przystojne chłopaki są. Ja mówię, czy naprawdę to jest moment w ich życiu, w którym ona by w ogóle pomyślała o tym, że fajna dupa tam siedzi? Ja rozumiem, jestem facetem pełnym testosteronu, ale kurwa mać, no naprawdę, jaka by fajna dupa tam nie siedziała akurat w takiej sytuacji? Przed chwilą ktoś mnie próbował zamordować, kurwa. Są jakieś granice z głupoty, no nie? Jakieś naprawdę granice po prostu, wiecie, jakby tego, że ludzie się tak nie zachowują. Ale to jest mało. To nie jest tylko to, że oni to napisali, że oni zaraz będą flirtować z tymi chłopakami. Ta czarna patrzy na nią i mówi, to chodź do nich. Podchodzi do nich z nią, z Sydney Sweeney, jak takie dwie idiotki, znaczy ta to tak specjalnie, a ta jak idiotka, Sydney Sweeney gra taką full idiotkę. I leci piosenka Britney Spears i ona mówi, o, muszę zatańczyć. I wchodzą na stół w tym dinerze, po czym po chwili ta trzecia, która siedziała dopiero z takim, co one robią, podchodzi do nich i robią na stole do piosenki Britney Spears w ten. Te chłopaki zabrały w zasadzie rzeczy ze stołu, oni siedzą naokoło i robią na zasadzie, o, dupy przed nami tańczą, po czym one na tym stole tańczą do tej... Co tu się kurwa dzieje w ogóle? To nie ma sensu... Czy ja muszę tłumaczyć na tym etapie? To nie ma najmniejszego kurwa sensu w kontekście tych bohaterek na poziomie indywidualnym, to nie ma najmniejszego sensu w kontekście tego, co właśnie przeszły, to nie ma najmniejszego kontekstu w sensie tego, że w ogóle się nie dogadują, nie lubią i tak dalej, po czym tam idą. Przed chwilą były super głodne, a jedzenie na stole oczywiście klasycznie jak w filmach, po jednym gryzie wzięte. Nienawidzę tego w filmach. Ja jem talerz kurwa żarcia w sekundę, no nie? Jak w filmach ktoś jest super głodny i zostawia jedzenie, to mnie wkurwia to. To jest takie nierealistyczne dla mnie. Tam właśnie Scorsese zawsze takie rzeczy dobrze robił, że wpierdalają te spaghetti and meatballs, naprawdę. W każdym razie to nie koniec debilizmów, bo oczywiście mamy jakby taki flash forward z perspektywy Dakoty Johnson, która wraca do lasu i widzi, że ich kurwa nie ma, nie? One jeszcze w ogóle wcześniej tam odchodziły i zostawiły ognisko. Ja mówię, cały las się kurwa zajmie przez was, no ale nieważne. Jak one rozpaliły w ogóle to ognisko. W każdym jest po prostu tyle znaków zapytania. W każdym razie teraz ten flash forward taki na tym polega, że ona widzi, że tamten dojeżdża do nich, wchodzi i po kolei je wszystkie morduje. Łącznie z Dakotą Johnson, której wbija nóż i jest ten taki... I ona na zasadzie w radiu zaczyna grać ta piosenka, nie? I ta scena się zaczęła, to jej przewidzenie przyszłości, że ona mówi, no dobra, to idę je znaleźć, bo ich tu nie ma. I przeszła przez ten las po prostej drodze i je znalazła w tej knajpie w momencie, w którym będą zaraz mordowane. Po czym jest... I co robi nasza bohaterka? Zamiast od razu się śpieszyć, zamiast od razu w zasadzie, o kurwa, biegnę je uratować, to chyba coś wsiada w samochód, gdzieś jedzie, objeżdża, jakoś tak robi, ja już teraz chyba mylę, ale ona robi coś takiego, co by zajęło dużo więcej czasu niż w tym pierwotnym flashbacku, gdzie praktycznie nie zdążyła. Jest to tak dziwne i nawet nie ma tego, nawet w tym momencie, to jest 7. raz, kiedy ona przewiduje przyszłość, ona już wie, że ona przewiduje przyszłość i nie, ona nie ma takiego od razu, że zapierdala, ona tam dosłownie jest 10 sekund stoi na zasadzie go Wszystko kurwa na dobrze jest w tym filmie, po prostu wszystko, moment, który się sam pisze, że o kurwa muszę zdążyć, ona robi na zasadzie i wszystko coś na odwrót. One tam oczywiście, on tam trafia, generalnie ona je ratuje tak, że wjeżdża tą taksówką w drzwi, w ogóle wjeżdża w budynek i go pierdolnęła samochodem. I ta taksówka w ogóle przeżyła to wszystko, że tak powiem. Ten samochodzik, kurwa, z lat 2000, prawda, taki tandetny. Ona wjechała w budynek, wyjechała, uciekły i później ona jeszcze w filmie dalej nim jeździ, więc ja mówię, to też jest w ogóle sztos. Ale później ona zabiera je do jakiegoś hostelu, nie? Uczy ich tam właśnie tego, wiecie, masażu serca i tak dalej. I słuchajcie, nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, ale ona w pewnym momencie mówi, dobra, muszę się więcej dowiedzieć o co chodzi, muszę polecieć do Peru. Ja mówię, jesteś w tym momencie ścigana za porwanie. Cały czas nie poczuł się na policję, co byłoby logiczne. To byłoby bardzo logiczne jak w jakimś Terminatorze. Idziemy na policję, chłop atakuje posterunek, zabija przez nas policjantów. O kurwa, nie możemy polegać na policji, musimy uciekać, bo nie radzą sobie z tym super, prawda, mocnym a la Spidermanem. Nie, ona tego nie zrobiła, ona trzymała je w lesie. Potem były w tym dinerze i tak dalej. I teraz ona chce lecieć do Peru. Mówi, jak? To jest już po World Trade Center. Jak? Ja w tym momencie w kinie sobie mówię, no po prostu kurwa, jak ty chcesz się przedostać do Peru? Po czym Jesteśmy w Peru. Siedzi w jakimś autobusie w dżungli. Z tych trzech notatek swojej matki na krzyż nagle po prostu w środku dżungli znajduje to plemię tych kurwa Spidermanów. Potem jak wraca już do Stanów, do Nowego Jorku, to w ogóle dalej jeździ tą taksówką. Więc ja rozumiem, że ona kradzioną taksówką pojechała na lotnisko. Na lotnisku kurwa wsiadła w samolot do Peru, tam wsiadła w jakiś autokar do środka dżungli i w środku dżungli, na zasadzie w tym samym makijażu i tak dalej, znalazła po prostu tajne plemię magicznych kurwa Spidermanów. Ja nie mogę się doczekać, jak będzie recenzja tego Screen Rant, nie recenzja, tego filmik tego chłopa ze Screen Rantu, jak będzie... I to będzie super trudne, nie? It's going to be super easy, barely an inconvenience. Na zasadzie... Jak niby teraz wstaniesz, co? Choćby tak. I ona w tym czasie, te dziewczynki, zostawia wujkowi Benowi, który siedzi z tamtą z brzuchem, z Peterem, jak rozumiem. I wszystko się zbiega w czasie tak, że ona tam po tygodniu wraca i one w tym momencie jest, żeby był trzeci akt, one w tym momencie mają problem. Tamta zaczyna rodzić. I jeszcze może się cofnąć o pół roku o tyle, że w tym czasie jeszcze ten czarny charakter po tym wszystkim mówi: musimy je znaleźć, uciekłem, ja kurwa, nie? Wiecie, złości się do kamery knując. I tamta jego asystentka mówi mu coś w stylu, ta co ich ratuje, ta dziewczyna, to jest Dakota Johnson. Tylko tam, no mówi, jak ona się nazywa? Cassandra Webb, no nie? A on mówi, ona mnie nie interesuje, tylko one mnie interesują. Ja mówię, przepraszam, panie kurwa geniuszu, bilionerze, czarny charakterze, kurwa, jebany debilu. Przecież skoro ona jest z nimi, to chyba jej też powinieneś szukać na mieście. I notabene jakby jechała na lotnisko, to też by ją znalazł, no nie? Chyba nie muszę tłumaczyć, jak to jest głupie, że ma tą w dupie. W momencie, w którym one są razem, a ona ewidentnie je ratuje niczym, prawda, ten... Sarah Connor, ten... A, wiecie, nie? Michael Biehn. W każdym razie... No, w tej stercie idiotyzmów tamta rodzi. Wujek Ben mówi, że musi ją zawieźć do szpitala. I co? I te trzy nasze dziewczynki bierze ze sobą. Zamiast je ukrywać, zamiast powiedzieć, dobra, to zostańcie, no, bo przeżyjecie same wieczór, macie po 17 lat czy coś. Nie, one wsiadają z nimi i jadą do szpitala, przez co oczywiście łapie im mordy jakaś tam, wiecie, jakaś kamera w mieście, przez co czarny charakter zaczyna je gonić. I nasza bohaterka znowu ma ten taki flash forward, że za chwilę one zginą, więc ona tam na zasadzie wyskakuje w ogóle karetką z budynku, trafia go kurwa w locie tą karetką, tam się dzieją jakieś horrendalne, dantejskie sceny. Nie ma to najmniejszego sensu w kontekście tego, to nie oglądamy tutaj jakiegoś Ironmana, który lata, nie, to jest zwykła dziewczyna, która jest, ona jest kierowcą oczywiście, ona umie prowadzić, ale no dzieją się tutaj szybcy i wściekli 11 się dzieją, no nie? Ratuje te dziewczynki i zawodzi je na finał, na ten trzeci akt, zawodzi jej do tej fabryki jakichś tam fajerwerków z tym logiem Pepsi, tu przez cały film się ta reklama Pepsi przewija w taki naprawdę chamski sposób i tandetny. I ona wpada na pomysł, bo tam było powiedziane, że to jest niebezpieczne, bo tam fajerwerki w skrzyniach leżą. I te fajerwerki w skrzyniach po prostu to jest taki McGuffin, kurwa, tego scenarzysty, że one po prostu, wiecie, na zasadzie, że to jest idealne miejsce na finał, bo one zaczną, i one jakimiś flarami kładą flary na tych fajerwerkach, po czym te fajerwerki po kolei zaczynają wybuchać. Ten czarny charakter jest tam zwabiony. Ten trzeci akt to już jest pełna autoparodia. Trzeci akt łączy z końcówką filmu. To już jest straszny film 6, czy tam nie wiem ile ich było, nie pamiętam. Ale to już jest po prostu, to już jest w pełni autoparodia, żeby finał filmu polegał na tym, że bohaterki jakby bez żadnych supermocy biegają, uciekają przed Spider-Manem złym po fabryce, znaczy po budynku, gdzie są fajerwerki. Te fajerwerki randomowo latają i czasem w nie trafiają, bo ona wie kiedy powiedzieć unik, a w niego czasem trafiają w kluczowym momencie. Fajerwerki znowuż w ogóle zachowują się jakby tam były jakieś, nie wiem, no jak u nas na policji, prawda, w Warszawie, jakby to były jakieś granatniki albo wyrzutnie rakiet, bo te fajerwerki nagle wyburzają ściany i sufit i tak dalej. Kluczowy moment jest jak biegną na murek i na zasadzie on ich goni, a ona mówi dodge, unik i fajerwerek przelatuje, wiecie, robi wielką dziurę w murku, idealną taką, żeby mogły przez to przejść. Po czym kulminacja jest na dachów, one wchodzą na dach i znowu nasza bohaterka ma takie te flash, wiecie, wykorzystuje swoje moce w taki nieudolny sposób, że zaraz musi tu zrobić unik, tu nie możemy, tu zaraz będzie sufit rozwalony pod nami, nasza podłoga, sufit budynku, więc musimy, poczekajcie chwilę, bum, przeskoczcie, takie, jak z jakiejś po prostu, ja nie chcę promienia w kosmos. Ja nie chcę wielkiego, wiecie, tam finału Aquamana 2, czy jakiś tam wiadomo czego, gdzie tam będzie rozpierdol CGI-owy. No ale kurwa, jak prostacko, głupio, nieatrakcyjne dla widza to może być, że one po prostu biegają, bohaterki, które mnie nie interesują, przed czarnym charakterem, który całą tą scenę, przecież my dobrze znamy jak Spider-Man działa, w jaki sposób mógłby je zabić. Przez całą tą scenę on mógłby je zabić 100 razy i tego nie robi, bo fajerwerek go trafił, albo coś, albo jak trzeba, po prostu chwilę biegną, jego nie ma. Co on w tym czasie robi? I kulminacyjny moment jest taki, To jest kilka aspektów, że one są jakby w trzech różnych miejscach, jakby każda z nich ma taki moment takiego, że o mój Boże, zaraz spadnę, a tamta też tam, zaraz spadnę ja. I nasza bohaterka jest ścigana przez niego i ona ma ten taki swój super bohaterski moment, że zapanuje nad mocami. I pada jakieś takie zdanie, że ona mówi coś w stylu... To jest powiązane z tym, jak była w tym Peru, ja zapomniałem powiedzieć, że była w tym Peru i tam spotkała tego tam z plemienia, on ją zamoczył w wodzie jakby jakiejś takiej magicznej. To jest taka scena, jak Ancient One po raz pierwszy zrobiła ten taki jebut, że wybiła, wiecie, jakby Doktora Strange'a, że on był taki, wypadł ze swojego ciała w tą taką sferę duchową i tam, nie? I w tej scenie nasza bohaterka, zobaczyła przeszłość, że jej matka to próbowała ją ratować, że tu była i tak dalej. Nawet ma momenty, że gada z tą matką. Ja mówię, jak kurwa, to już teraz masz naprawdę powrót do przyszłości, nie? Że cofnęłaś się do 30 lat do swojej matki. Ale ona, słuchajcie, ona w tej scenie nie tylko, że obserwuje, po prostu łopatologicznie wszystko jest pokazane na zasadzie, że ta matka mówi, no muszę to zrobić, żeby ją uratować. Jest ten moment, że ona powinna sobie uświadomić wtedy na ekranie, znowu bez żadnych słów, że a, czyli matka to dla mnie zrobiła, a nie, że ten, nie, że wiecie, w ciąży do Peru leciała. Po czym Dakota Johnson mówi, a, czyli ona to dla mnie zrobiła, żeby mnie uratować. A. Ja parsnąłem śmiechem w kinie po prostu. W każdym razie teraz jest ten moment w tym finale, jak ona mówi coś w stylu, nie wiem czy ona mówi, czy tam w tym jakimś tam podświadomości, ten tam inny pająk, człowiek pająk, kurwa z Peru mówi, ale pada takie zdanie, że jak zaakceptujesz tą odpowiedzialność, to dostaniesz supermoc. Co kurwa? Po pierwsze jest to oczywiście odmiana gry słów, że z wielką mocą wielka odpowiedzialność. Tutaj jest, że jak jakby zaakceptujesz odpowiedzialność, to dostaniesz moc. Mówię, po pierwsze fuck you za to takie po prostu, ile razy to jedno zdanie będzie jeszcze przekręcone, kurwa, jak jakiś joda będzie powtarzane, wiecie, na zasadzie na odwrót. Po drugie, co w ogóle, jak, gdzie w tym filmie jest jakiś, to ma być charakter, że ona nie brała odpowiedzialności? Że co, że, bo wcześniej na początku filmu, że nie rozumie dzieci, nie rozumie interakcji międzyludzkich, że jest jakaś taka, nie ma chłopaka, jest wycofana i mieszka z kotem, ale co to ma do odpowiedzialności, co to ma, gdzie tu jest przemiana? Ten film po prostu, ci scenarzyści tak jakby widzieli kilka takich filmów, na zasadzie, że no w kluczowym momencie bohater będzie miał ten taki moment takiego, że już przegrywa, ale tam na zasadzie uwierzy w siebie, więc wygra, nie? Takie, to było cały czas w tobie, nie? Wiecie, taki kurwa kliszowy moment. Jak to ma się do tego, że ona... Jak zaakceptujesz odpowiedzialność? I w jaki sposób ona zaakceptowała odpowiedzialność? Co zrobiła, kurwa, stojąc w tym momencie? Cały film po prostu ma te trzy dziewczynki i razem uciekają. Co tu się zmienia w niej? Gdzie jest przemiana? Gdzie jest moment od jakiegoś uświadomienia sobie mocy? Po czym niech będzie, dostaje tą moc i moc jest taka, że ona tak jakby w sferze duchowej z siebie wychodzi w trzy różne miejsca naraz i w formie takiego ducha podaje im rękę, że je wszystkie trzy wciąga. Jest to tandetne wizualnie, jest to idiotyczne, w sensie nieciekawe dla mnie jako widza w 2024 roku, że miał go to oglądał. Jest to po prostu, kurwa, wiecie, no CGI-owy duszek komuś pomaga wstać. Poza tym to nie ma sensu w tej scenie, bo chłop, ten czarny charakter cały czas na nią patrzy. Jest na zasadzie, ja mówię, i co to za supermoc? Co ty tu zrobiłeś? Po czym on oczywiście w tym momencie daje jej kopa w klatę i one wszystkie tam się na zasadzie przewracają, no nie, bo on jej przeszkadza w tym. Ale oczywiście nie zabija jej, ma mało tego, on już 7 razy mógłby wszystkie je zabić. I już kulminacyjny moment jest taki, że ona widzi tą przyszłość do przodu na chwilę, że ten Pepsi znak się załamie, bo tam się wszystko pali od tych fajerwerków, kurwa, które działają jak granaty, prawda, warszawskiej policji, kurwa, że wiecie, wyburzają sufity i tak dalej. I ona próbuje go, klasyczna scena, że ona się jak w Predatorze, Arnold przed Predatorem, że się cofa w pułapkę, bo wie, że ten znak za nią wielki się w to miejsce przewróci. Scena jest rozciągnięta w czasie przez tą reżyserkę na zasadzie takiej, że nasza bohaterka prawie tam pod nosem jak Arnold gada, no come on, kill me, I'm here. Nawet Predator się kurwa domyślił, że to jest pułapka i poszedł z drugiej strony. Tymczasem ten nasz Spider-Man, nie, on w tym kluczowym momencie całą tą sekwencję idzie powoli. Złowieszczo idzie powoli, bo wie, że zabije ją, nie? A ona dosłownie 7 razy, no, dosłownie 3 razy, ale wiecie, w mojej głowie jak 7 razy, już hiperbolizuje, robi coś na zasadzie, że się cofa tak leżąc na plecach i patrzy na ten znak. Ja mówię, no to jest już taka autoparodia, ten chłop powinien stanąć i... Czemu patrzysz na ten znak? Wait a minute, nie? Nic kurwa nie ma, on po prostu podchodzi, to na niego spada i tam jest jakaś sekwencja, że on z tym spada na ziemię i chłopca ma w ogóle Spider-Manowe moce, jakaś wielka litera metalowa go przygniotła i on umiera. A ona w tym momencie wpada do wody i w wodzie jeszcze jej fajerwerek wali w oczy, po czym one ją wyławiają i Sydney Sweeney ją wyławia i robią CPR, więc CPR się przydało, masaż serca. Koniec. Nie ma nic o tym w ogóle, na jakiej zasadzie one się zbratały, nie ma nic o jej prawdziwej jakiejś przemianie, nie ma tu nic w tym filmie. Po czym jest ostatnie ujęcie, jak one we trzy wchodzą do mieszkania, bo nagle są, nie wiem, kurwa, jak jakiś profesor X i uczniowie, prawda, nagle one po prostu są rodziną. Nagle jest family, kurwa, nagle jesteśmy po prostu Vin Diesel, prawda, i mamy razem grilla, barbecue za budynkiem, no nie? I one wchodzą, a ona się odwraca spod tego takiego okna swojego w mieszkaniu. I ona się odwraca, bo ona jest niewidoma w tym momencie, w tych takich tandetnych okularkach, próbujących odwzorować to z komiksów. I sekwencja, no to już jest tak bardzo straszny film. Pamiętacie tą, jak w którym strasznym filmie była parodia Matrixa i wyroczni, że ona co chwilę coś przewiduje i było to tak komicznie pokazane. No to jest ta scena, bo one wchodzą i ona, no, bless you, na zdrowie. Ona, co? Czemu? O, wsiuk! O, dziękuję. Scena jest, ona wygląda żałośnie, wygląda po prostu komicznie, wygląda cringe'owo, scena jest nagrana idiotycznie. Jeszcze te jej takie właśnie, że przewidywanie, że ona będzie kichać za chwilę. Absolutna masakra. Nic się nie wyjaśnia, skąd one mają moce. Nie wyjaśnia się, dlaczego nasza bohaterka nagle, no ja wreszcie widzę, ja was lepiej widzę niż kiedyś, mimo że jest niewidoma, nie? W którym momencie ta dziewczyna zaakceptowała to, że będzie niewidomym superbohaterem z jakimiś mocami przewidywania przyszłości? W którym momencie to się wydarzyło? Nic się nie zmieniło, ona przez cały film po prostu ucieka, mam supermoce, a teraz jestem, kurwa, profesor Xavier. Słuchajcie, zatoki mnie bolą od wczoraj, po prostu ledwo żyjecie, jestem na lekach, ale mam wrażenie, że chyba wolę, kurwa, ból zatok niż ten film, nie? W sensie... Poziom cringe'u i debilizmu w każdej sekwencji, w każda podjęta decyzja. I najlepsze jest to, że od razu przy każdej z tych scen widać, co scenarzysta chciał osiągnąć. Nie wiem, zostawiła je w lesie, a one oczywiście nieposłusznie poszły do knajpy, zwróciły na siebie uwagę. Czemu tańczą na stole do Britney Spears? Chuj wie! Finał filmu. Nasza bohaterka zwabia go w pułapkę, niczym ten w Predatorze. Czemu co 3 sekundy patrzy na ten znak jak debil, a on idzie powoli? Przecież tą samą scenę można napisać, że on się starał naprawdę je zabić, że szybko skoczył, a ona raz spojrzała i zrobiła unik czy coś. Można tą samą scenę napisać tak, żeby choć głupie, choć kliszowe, choć oczywiste, odtwórcze, puste i tak dalej, żeby chociaż miało jakikolwiek zalążek sensu. Nie, kurwa. I oczywiście nie wymieniłem wszystkiego, ale film jest dla mnie żałosny pod każdym względem. Każde oczywiście sekwencje CGI są paskudne, to co mówiłem. Nie, po prostu, dobra, ja, wiecie co, I'm done with it. Po prostu koniec, kurwa, czekam na wasze opinie, moi drodzy. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.